Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie ryby w horoskopie na 2024 rok. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Ryby 2024 rok, rady, wskazówki, na co zwrócić uwagę. Ryby, rybki, rybki. No, bardzo ładnie. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę. Dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów mówi o tym, żebyście absolutnie nigdy nie nakładały maski, żeby się komuś przypodobać. Wystarczy, że będziecie tylko i aż sobą. To będzie mega, mega wystarczające. Ale również zwracajcie uwagę, czy nikt nie nakłada maski, nie udaje kogoś innego, żeby się wam przypodobać, bo to też jest bardzo możliwe. Czytajcie umowy, zwracajcie uwagę, czy wszystko jest takie, jak wam się wydaje, że jest. Ale również nie miejcie główki w chmurach, tylko patrzcie, należy nie tylko patrzeć, ale przede wszystkim widzieć i dostrzegać różne detale. To, co wam może poprzeszkadzać, karta pustelnika i dwójka kielichów. Może wam poprzeszkadzać to, że możecie nie mieć dostępu do swoich prawdziwych potrzeb. Karta pustelnika mówi o tym, żeby pewne rzeczy przemyśleć, przeanalizować, dokonać wewnętrznej analizy, researchu, kontemplacji, czego potrzebujecie, co jest dla was istotne, dokąd zmierzacie, na co się nie godzicie. Dwójka kielichów mówi o tym, że miłość przy was będzie zdecydowanie, bo to jest największa karta miłości, ale przez to, że możecie mieć nieprzepracowane właśnie swoje potrzeby, może wam się troszkę psuć w związku, w relacji. Także zwracamy na to uwagę. Karta rady, siódemka kielichów. No wszystko po prostu jest pięknie ze sobą zespolone. Siódemka kielichów mówi o tym, żebyście nie zakładały nic na zapas, drogie rybki. Nie pisały w głowie żadnych scenariuszy, a zwłaszcza czarnych scenariuszy. I też, żebyście zwracały uwagę na to, czy wszystko jest takie, jak wam się wydaje, że jest. Żebyście również nie były z głową w chmurach i żebyście wszystkie umowy czytały, zwracały uwagę na ludzi w waszym otoczeniu. No ale to, co nieuniknione i wynik, szóstka kielichów i karta maga. Nieuniknione jest to, że będzie przy was bardzo fajna grupa ludzi. Szóstka kielichów mówi o miłości, o wsparciu, o dojrzewaniu takich relacji, tak? O czymś takim pięknym, o rozkwicie relacji właśnie, o rozkwicie związku, ale również o dobrej komunikacji, którą będziecie miały, drogie rybki, z otoczeniem. No i wynik, karta maga. Będziecie mieć wszystkie narzędzia w dłoniach, żeby osiągać sukcesy w 2024 roku. Jesteście i będziecie mistrzyniami i mistrzami w swoim fachu, w swojej dziedzinie. Będziecie mogły wszystko, co tylko sobie, o czym tylko sobie zamarzycie, co tylko zapragniecie. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Życzę fantastycznego 2024 roku. Trzymam za was kciuki. Powodzenia, do usłyszenia, zobaczenia. Pa, pa.